Witajcie. Czas na kolejne ćwiczenia. Przygotowałem dla Was trzy zadania. Dwa zrobimy wspólnie, a jedno zostawiam jako taki mini projekt. Możecie wykorzystać wiedzę, którą do tej pory zdobyliście. Zapraszam. Ćwiczenie pierwsze. Stwórz plik w formacie CSV. Jest to plik tekstowy, który przechowuje dane tekstowe, tak jakby były tabelą. A kolejne wartości i tabeli są oddzielone jakimiś separatorami, na przykład średnikiem. Taki plik możemy też w arkuszu kalkulacyjnym otwierać. Zresztą odsyłam tutaj do internetu, można sobie poczytać. W każdym bądź razie mamy taki właśnie plik utworzyć. I dane w tym pliku oddzielamy sobie średnikiem. W każdym wierszu mamy wylosować 10 wartości. I te wartości to albo ma być taka liczba całkowita od 0 do 1000, albo dwuliterowy kod. Umawiamy się, że tylko literki duże angielskie. I tu macie taką przykładową linijkę wymyśloną i takich linijek w pliku ma być 10. Jak policzymy to będzie tutaj 10 wartości oddzielonych w tym wypadku właśnie średnikiem i albo są to liczby, albo są to dwu znaki, takie dwie literki. Na koniec, kiedy już wygenerujemy taki plik, należy wyświetlić zawartość pliku w taki sposób, by to, co jest kolumną było wyświetlone jako wiersz, czyli będziemy mieli 10 kolumn w każdym wierszu po jednej danej, układając się one w kolumnę i musimy to Wyświetlić jako wiersze. Zatem spróbujmy to rozwiązać. Nie patrzcie od razu na rozwiązanie spróbujcie właśnie rozwiązać to sami. A jak już nie wpadniecie na pomysł, albo chcecie zobaczyć inny, bo pewnie będziecie mieli lepszy, to zerkajcie. Także teraz pauza i robimy. A ja za chwilę pokażę, jak można to zrobić. Na początek zaimportujemy bibliotekę random, byśmy mogli coś tam sobie wylosować. Następnie tworzę taką listę kolejnych dużych liter, i tu przypominam, co oznacza takie przypisanie. Otóż takie przypisanie wymusi, aby tutaj ten string, ten string to po prostu wszystkie duże litery z klawiatury. I tutaj ten napis zostanie potraktowany jako lista, a więc w praktyce będzie to lista kolejnych dużych liter. I te właśnie litery będą ukryte pod zmienną litery. No jakże się odkrywcza. Następnie otwieramy sobie plik dane.csv z tutaj argumentem w dla naszej funkcji open, która taki plik otworzy. W oznacza, jak już pamiętamy, że plik będzie do zapisu, a jeżeli go nie było, to zostanie utworzony, a jeżeli był, to nadpisany, czyli to, co było wcześniej, zniknie. Za każdym więc uruchomieniem programu będzie to tak naprawdę nowy plik. No i tutaj czcionka kodowana za pomocą UTF-8. A główny algorytm polega na tym, by wygenerować te 100 wartości, i to jeszcze losowo. 100, bo mamy 10 wierszy po 10 wartości. I teraz pętla for pierwsza będzie nam. Tutaj zapamiętywała kolejne linie, będzie odliczała te kolejne linie, a kolejna pętla w tejże pętli for będzie przez kolejne elementy przechodziła. Jak widzimy, ręcz od 1 do 11 to są liczby od 1 do 10 włącznie, bez 11. Zatem mamy dokładnie tutaj 100 elementów generowanych. I co robimy? Ano, właśnie, stosujemy najpierw proste losowanie. Losuję sobie tutaj liczbę od 0 do 1. rand int zwraca. Od 0 do 1 dokładnie z jedynką włącznie, to znaczy, mamy tu po prostu albo 0, albo 1. Wiemy, że 0 jest fałszem. Zatem takie zapytanie if rand 01 zadziała statystycznie pół na pół, albo to będzie 0, albo to będzie 1. 0 to fałsz, zatem ten if się wykona, albo się nie wykona. I co mamy, kiedy się wykona? Wtedy do pliku, metodą write, do naszego fd tutaj utworzonego, otworzonego i utworzonego, wstawimy taką oto rzecz. Mianowicie losujemy sobie tutaj liczbę od 0 do 1000. Tutaj, o, w ten sposób ma być. I teraz ta liczba od 0 do 1000 zostanie zamieniona. Na napis, ponieważ do pliku musimy wstawić napis, a liczba no, napisem nie jest. Dlatego jeszcze tutaj robimy zamiankę, rzutowanie z liczby na napis i ten napis zostanie wstawiony do mojej funkcji. A jeżeli nie było wylosowane 1, tylko 0, no to nie będziemy losować liczby, tylko wylosujemy sobie dwie literki. No i tu może trochę to wyglądać tak makabrycznie, ale tak naprawdę nie jest. Popatrzcie, co wstawiamy metodą Write do naszego pliku. Mianowicie bierzemy sobie naszą listę litery, która zawiera kolejne tutaj liczby, literki, tak? I jako indeks tej naszej listy, oto jest ten indeks w środeczku, Losujemy sobie liczbę od zera do wielkości naszej całej tablicy litery minus 1, czyli po prostu. Losujemy indeks od zera do ostatniego indeksu w tablicy. Mówiąc krótko, coś z tej tablicy zostanie wylosowane. I tę literkę konkatenuję, czyli łączę napisy za pomocą tutaj operatora plus z drugą literką, również losowo w ten sam sposób wylosowaną z naszej listy litery. W efekcie uzyskam dwie złączone literki. Może trochę wygląda jakoś tak niebezpiecznie, no ale przecież. Prościutko. No, ale to nie wszystko, bo chcemy, żeby to było podzielane średnikami. Zatem, kiedy już wylosujemy albo liczbę, albo ten dwuznak, to musimy sobie tutaj wstawić średnik, z tym, że chcielibyśmy ten średnik wstawiać wszędzie, ale nie na końcu linii, bo średnik na końcu linii oznaczałby, że tam jest jeszcze jeden element, a to już byłby jedenasty, zatem nie może być średnika na końcu. No i dlatego tu mamy proste zapytanie jeszcze w tej pętli, która rysuje wiersz. Kolejne elementy w wierszu, że jeżeli element jest już ostatni, w tym wypadku nie jest ostatni, to rysuj średnik, a jakby był już ostatni, czyli był element równy 10, no to już ten średnik na końcu nie będzie dostawiony. Natomiast kiedy linia jest już ostatnia, cała linia, tu już wyszliśmy z tego wewnętrznego for, jesteśmy w tym pierwszym, to wtedy dla ostatniej linii też już nie zostanie wstawiony Enter, czyli pierwsze 9 linii zakończy się Enterem, a dziesiąta linijka nie. Na koniec zamykam plik. Jeżeli wszystko wyszło, to powinno nam utworzyć dokładnie rozwiązanie zadania. No, przynajmniej początek. Tutaj też otwieram sobie ten sam plik, ale już do odczytu i za pomocą metody read czytam cały ten plik. Read czyta cały plik i wyświetlam go sobie, zobaczę czy się wygenerował. Zatem F5. I oto nasz plik. Tutaj już kilka razy wcześniej sprawdzałem, czy działa, więc tych generacji jest dużo, ale zwróćcie uwagę na tę, ta jest ostatnia. I co tu mamy? Są dwuznaki, są liczby i jest ich na pewno 10 w wierszu i wierszy jest też 10. Możecie sobie to już tak na własną rękę przeglądnąć, zobaczyć, policzyć, jeśli nie wierzycie. No ale jak to teraz wyświetlić, tak aby pierwsze elementy z każdego wiersza były teraz wierszem. Drugie elementy. Tak? Znowu były wierszem. No to zobaczmy. Zatem po wyświetleniu sobie pliku ponownie ustawiam ten wewnętrzny wskaźnik odczytu na pozycję początkową. To właśnie robiła ta metoda SIG. I tutaj mamy już tak, jakbym ten plik dopiero co otworzył. Nie muszę go tam zamykać, znów otwierać. Mogę się po prostu po przeczytaniu go tutaj, z powrotem cofnąć na początek i to się tutaj dzieje, ale to tylko przypominam. No a tu mamy pewną magię, jak to z pytonem. Popatrzcie, tworzę sobie listę która przechwytuje to co zwraca nam funkcja map. Funkcja map już była omówiona w naszym kursie, jeżeli nie wiecie, co robiła, to odsyłam do wcześniejszych lekcji i wykorzystujemy naszą lambdę, czyli tą funkcję anonimową. I jakaż to magia się tu dzieje. No to przyjrzyjmy się tak od środka. Popatrzcie. Działam sobie na zbiorze FD, to jest ten mój otwarty oczywiście plik i wywołuję tu metodę readlines. Readlines zwraca cały przeczytany plik jako listę linii. Zatem mamy string, który ma pierwszą linię, string drugą linię, trzecią, wszystkie 10 i całość jest takim zbiorem, listą 10 linii. I ten zbiór jest podany jako argument dla naszej funkcji map. Co się tam więc dzieje? Otóż, dla każdego l z tego zbioru, a więc dla każdej linii, tak naprawdę, która jest tekstem, co robię? Wycinam zbędne entery, spacje, jakieś białe znaki z początku i z końca tego napisu. W praktyce usuwam ten ostatni enter. A następnie taki tekst, taką jedną linijkę, dzielę tę te metodę też już znamy z tematów o napisach. Dzielę tak, aby średnik stał się tym separatorem tego napisu. W efekcie to split zwróci listę znaków, które ten średnik oddzielał. No to to jest dokładnie to, o co mi chodziło. I teraz taką listę, którą tu będzie zwracało kolejne map, wstawię sobie do listy. Ściślej rzutuję na listę. No ale zaraz. Pierwsza linijka zostanie zamieniona na 10 elementów, które będą listą, bo split zwraca listę, ale ten element dla pierwszej linijki będzie dorzucony do nowej listy. W efekcie, co się dzieje w tej jednej linii? W tej jednej linii powstaje lista list, czyli tak jakby dwuwymiarowa tablica. Czyli cały ten plik, który tu miałem, został podzielony tak jakby na dwuwymiarową tablicę, gdybyśmy na przykład mieli C. Albo na listę list, jeżeli wam to sobie jakoś łatwiej wyobrazić. W praktyce każdy element, który tam był oddzielony średnikiem, będzie już miał swój własny indeks w tej liście. 00, 01, 02 do 09. Linijkę niżej 1, 0, 1, do 1, i aż do ostatniej linijki. Praktycznie to jest prawie że rozwiązane zadanie, bo teraz wystarczy tylko chociażby w dwóch pętlach FOR od 0 do 10, czyli tak naprawdę to jest range, więc od 0 do 9, a więc po tych indeksach przechodzimy, bo mamy już tę listę. Jakby tablicę dwuwymiarową, listę list, więc teraz sobie przechodzę po tych indeksach, tyle tylko, że zamieniam wiersze z kolumnami i tyle i wyświetlam. Wyświetlam po prostu pozamieniane to wszystko. Już tu sobie to przeanalizujcie, ale pokażę efekt. Jak sobie to wyświetlimy, to będziemy mieli, o zobaczcie, to jest ten plik początkowy i tutaj mamy na przykład HZ i patrzymy na kolumnę. 172 199 i tak dalej, ostatnie jest DS. A piętro niżej to to jest właśnie cały wiersz. Czyli ta kolumna tu pierwsza tu już jest wierszem. Zatem zadanie rozwiązane. Przejdziemy sobie do drugiego. Wyszukaj w pliku z tego pierwszego ćwiczenia, który przed chwilą utworzyliśmy, największą wylosowaną liczbę oraz wszystkie dwuznaki zawierające dwie takie same literki, na przykład FF. Wyświetl je i podaj ich pozycję wiersz i kolumna. Uwaga! Tutaj mamy wyszukać w pliku, a więc nie idziemy na łatwiznę, nie wynajdujemy maksa w momencie, kiedy tutaj dane były generowane, bo tak pewnie byłoby najprościej, ale tu chodzi o to, by sobie ten plik otworzyć, przejrzeć, przeszukać wykorzystać mechanizm oglądania zawartości w pliku. Dlatego nie korzystamy z wcześniejszego zadania w tym sensie, że go nie modyfikujemy, robimy to tak jakby trochę na nowo, z tym, że plik bierzemy ten, który się tam utworzył. Zatem, popatrzmy. Tworzę sobie zmienną max, która na razie jest minus 1. Wiem, że takich liczb nie ma w moim pliku, zatem będziemy zawsze szukali liczby większej. Max będzie tą zmienną, która znajdzie największą liczbę w pliku. No ale musimy też znaleźć. Takie dwuznaki, gdzie oba te elementy są równe. No i tu mam taki bardzo prosty algorytm. Ponownie pętla w pętli, przechodzimy przez tę naszą WXK, czyli tę naszą listę, tak ją nazwałem, W razy K, jakby, gdzie mamy tutaj te indeksy podwójne. I teraz, co robimy? Tworzę sobie tu pod zmienną Temp obecną, obecny ten element. Nie wiem, czy ten Temp będzie liczbą. Czy będzie dwuznakiem, ponieważ i tak na razie wszystko jest stringiem, tak naprawdę. Więc ja sobie to tutaj na chwilkę obecną pobieram. I teraz robię tu sobie takie sprawdzenie. Jeżeli uda mi się konwersja na int, tutaj zobaczcie, wykorzystałem wyjątki. Jeżeli uda mi się konwersja na int mojego tempa, czyli nie zostanie zwrócony wyjątek, to znaczy, że mam do czynienia z liczbą, a skoro z liczbą, to sprawdzę, czy mój max jest mniejszy od tej liczby. Jeżeli tak, to zapamiętam nowy max. Jeżeli jednak zostanie tutaj wyrzucony jakiś błąd, czyli ten temp nie dał się zamienić na liczbę, no to już wiemy, że to jest dwuznak. Co wtedy robimy? Wtedy obsłużymy sobie wyjątek, który tutaj prawdopodobnie nam wystąpił, i zrobimy sobie taki ifek że jeżeli ten tempo pod 0 równa się tempo pod 1. Hmm, a skąd to? A no to, że temp jest stringiem. Zatem tempo pod 0 to jest pierwszy element stringu, a string to jest lista na znaków. Zatem jeżeli pierwszy znak, oczywiście indeks tego znaku jest 0, ale mówimy pierwszy. I drugi znak są równe, no to to jest to, o co nam chodzi. Zatem wyświetlę sobie po prostu ten znak i wyświetlę pozycję w i k czyli te nasze wiersze i kolumny w obecnym punkcie, gdzie tam się ten element znalazł. No, czyli odpowiem tu po prostu na samo zadanie i zobaczcie, jak to sobie skompilujemy. To tutaj mamy właśnie wynalezione dd i ll, dokładnie dwuznaki o takich samych literkach, i mamy też znaleziony max, który wynosił 954 dla tego tutaj pliku. Plik jest tu, tutaj było tylko jego taka. Zamianka wierszy z kolumnami. Zatem mamy tutaj odpowiedź. A trzecie zadanie, przeczytam. Trzecie zadanie jest może nie bardzo precyzyjne, ale jest pewnym projektem, nad którym możecie się pochylić, zrealizować go w pewien sposób, wykorzystując całą wiedzę o plikach, jaką do tej pory zdobyliście. No i nie tylko o plikach. Stwórz pakiet, nie, moduł, pakiet. Odsyłam do lekcji o modułach i pakietach, który będzie zawierać klasę obsługującą następującą mechanikę. Tworzenie notatnika, który pozwala tworzyć, otwierać i kasować jakieś notatki. Pobieranie linii tekstu od użytkownika wprowadzane są do jakiejś konkretnej notatki wraz ze znacznikiem czasu wprowadzania. Czyli każda. Linijka tekstu Enter ma wylądować w jakimś abstrakcyjnie rozumianym notatniku, czyli trzeba sobie jakieś takie notatki potworzyć. Może to będą pliki, może to będą jakieś inne sposoby przechowywania danych, na które wpadniecie. W każdym bądź razie wprowadzona linia przez użytkownika i Enter ma do danej notatki wprowadzić ten tekst ze znacznikiem czasu, kiedy zostało to wprowadzone. Dalej. Nie pozwól przerwać wprowadzanej notatki przed świadomym jej zapisaniem i zamknięciem, a więc trzeba będzie przechwytywać tutaj różne wyjątki, na przykład Ctrl C, jak ktoś wciśnie, czyli jak otworzę notatkę, to muszę do niej dopisywać dane i świadomie ją zamknąć, zapisać te wprowadzone dane, tak aby nie uciekło to, co wprowadzałem. Więc tutaj musicie się też zastanowić, jak wykorzystać na przykład wątki w takim projekcie lub inne mechaniki, które nie dopuszczą do Wyłączenia programu przed zapisaniem, zamknięciem notatki. Cztery to takie są elementy, na które chciałbym, żebyście sobie zwrócili tu uwagę. Umożliw dopisywanie treści do notatki istniejącej, czyli kolejne linie. Umożliw skasowanie dowolnej linii z notatki. Umożliw nadpisanie wiersza w notatce, czyli tak naprawdę pełna edycja. Oczywiście można też tutaj już sobie dopowiedzieć, że kasowanie notatki. Kopiowanie notatki to są takie kolejne elementy takiego programiku. Oczywiście mamy tu tryb tekstowy na razie, ale wiecie, zrobimy taki projekt tekstowym, nic nie stoi na przeszkodzie w przyszłości, zrobić sobie, kiedy już dojdziemy do tematów z środowiskiem graficznym, Tworzymy sobie, stworzymy sobie własne okienka, nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać właśnie grafikę do takiego silnika, który już te notatki tam gdzieś przechowuje w jakichś plikach. Najpierw będzie to w konsoli pytanie i wpisywanie, ale później może to być jakiś interfejs z formularzami, przyciskami, rozwijanymi listami i tak Zatem niech ten projekt będzie taką waszą dłuższą pracą domową. Nie rozwiązuję tego tutaj, bo naprawdę odcinek musiałbym podzielić na wiele. I, I zrobić go dosyć długim, a i tak w praktyce pewnie byście tego już nie chcieli oglądać. Tak czy inaczej, zapraszam do samodzielnej pracy. Nic tak nie rozwija jak dobrze przemyślany projekt. Uczymy się wtedy, napotykamy na pewne problemy, rozwiązując je, powiększamy doświadczenie. Każdy kolejny projekt gdzieś nas przybliża do tego pojęcia dobry programista, i każdy kolejny projekt pozwala później spojrzeć na to, już z punktu, że mam jakieś doświadczenie. I najczęściej drugi projekt jest lepszy, bo po zrobieniu pierwszego nasz mózg dostał materiały do głowy i pomyślał, kurczę, mogłem to i to i to poprawić. Przecież jak mogłem nie zauważyć, że to i to i to jest źle zaprojektowane, że to się da lepiej ułożyć. Przy okazji, robienie takich małych projektów, później coraz większych, pozwala dobrze budować tę konstrukcję programu, zastanowić się wcześniej nad tym, co chcę uzyskać, jak łączyć dane, co ma być wynikiem. Tak, aby od początku pewien rys ogólny programu był już jakby przewidziany. Bo kiedy się tak tworzy, siadam, coś robię, nie wiem dokąd to zmierza, coś mi wyjdzie, coś nie, to oczywiście da się to napisać. Ale bardzo szybko taki projekt okaże się Dysfunkcyjny, trudny do rozwinięcia, trudny do ogarnięcia, niespójny, nielogiczny i będzie później tylko problem. Mówiąc krótko, nieprzemyślane projekty szybko umrą, nie da się ich rozwinąć. Przemyślane da się modułowo rozwijać, powiększać, no a każdy kolejny projekt przybliża Was do pojęcia dobry programista. Tyle na dzisiaj. Miłego rozwiązywania zadania.